W Polsce zaczyna radykalnie ubywać katolików. Najnowsze dane, zaczerpnięte ze spisu powszechnego, nie pozostawiają złudzeń, jeżeli nadal będziemy szli tą drogą, to w 2031 roku przynależność do Kościoła katolickiego oficjalnie zadeklaruje nieco ponad połowa Polaków. Od lat obserwowane są niekorzystne dla katolicyzmu trendy. Pierwszy to wspomniany spadek liczby katolików, no i drugi, moim zdaniem, jeszcze gorszy. Katastrofalny poziom wiedzy na temat tego, w co należy wierzyć wśród tych, którzy deklarują, że są katolikami. Biskupi zachodzą w głowę, jak wyjść z tego impasu, organizując kolejne spotkania, konferencje i synody. Tymczasem rozwiązanie jest proste i nic nie kosztuje. Tu kanał Marek Miśko Czuwaj i program Czuwaj Katoliku w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, o Kościele, ideach i sprawach wiary. Zaczynamy. Wczorajszy program na temat skandalicznych działań ukraińskich polityków wymierzonych w Polskę włożył prawdziwy kij w mrowisko. W nocy na moim kanale facebookowym Marek Miśko Czuwaj zjawiła się spora grupa banderowskich agitatorów, w tym znani ukraińscy blogerzy, którzy odgrażali się, że będą zgłaszali nasz kanał, wystosowując wniosek do prokuratury i złożą skargę na policji. Na gestapo idźcie, to wam zawsze najlepiej wychodziło. W komentarzu zamieszczę link do kanału tego Gieroja. Jeżeli chcecie, możecie z nim podyskutować. Tylko ostrzegam. Sprawniej usuwa komentarze niż macha widłami. Tymczasem kanał rośnie w siłę. Wczorajszy program pobił rekordy oglądalności i to o 2 razy. Zobaczcie sami. Wszystko dzięki wam. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, aby powstawały na nim kolejne produkcje, a to, co wspólnie tutaj przygotowujemy, jest dla was cenne, możecie nas wesprzeć, stawiając kawę na Buy Coffee lub zostać patronami, przekazując wsparcie przez serwis zrzutka.pl. Szczegóły, jak możecie udzielić nam wsparcia, do czego zachęcam, znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Za każde wsparcie jesteśmy wdzięczni. Zaczynamy. 3 dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze dane dotyczące religijności Polaków. Pamiętacie, byliśmy o nie pytani podczas spisu powszechnego w roku 2021. Narodowy Spis Powszechny powtarza się co 10 lat, no i jest pewnego rodzaju inwentaryzacją kraju i jego obywateli, również pod względem wyznania. No i ta część badania będzie nas dziś interesowała. Żeby nie trzymać was w niepewności, zacznę od konkretów. W ciągu 10 lat w Polsce ubyło ponad 6,5 miliona katolików, przy czym populacja w Polsce zmniejszyła się w tym czasie o 0,5 miliona. Nawet jeżeli więc założymy, że 100% populacji, która odeszła, była katolikami, co jest matematycznie niemożliwe, to liczba 6 milionów naszych rodaków, którzy odeszli od katolicyzmu lub nie wyznają Chrystusa w jego kościele, jest dalej zatrważająca. Oczywiście przeciwnicy kościoła mają powód do dumy i cieszą się z tych danych niezmiernie, ale nam nie powinno być do śmiechu. Chociaż pamiętajcie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Pytanie tylko, czy gdy docierasz już do dna, decydujesz się na to, aby od niego się odbić, czy zostajesz na dole, aż braknie ci powietrza? Zobaczcie. Według najnowszego spisu powszechnego 71,3%, czyli 27 milionów 100 tysięcy osób, zadeklarowało, że są katolikami. Co to oznacza? A to, że widzimy znaczący spadek w porównaniu z narodowym spisem powszechnym, który został dokonany 10 lat temu, w 2011 roku. Wówczas deklarację przynależności do Kościoła katolickiego złożyło 87,6%, czyli 33 miliony 700 tysięcy obywateli Polski. Były 33 miliony, jest 27 milionów. Zmarło w tym czasie 0,5 miliona obywateli. O tym, czy jest to powód do niepokoju, jeszcze porozmawiamy, ale zobaczcie, jakie jeszcze dane znajdują się w wynikach tego badania. Na pytanie o swoje wyznanie, aż 6,8%, czyli 2 miliony 600 tysięcy obywateli Polski, zadeklarowało, że nie należy do żadnego wyznania. Tu również widać tendencję rosnącą. Dekadę temu było to zaledwie 2,41%, czyli 900 tysięcy Polaków. Mamy więc jak na dłoni. 10 lat temu 900 tysięcy ludzi deklarowało, że nie wierzy w nic. Dziś są to już 2 miliony 600 tysięcy. W których województwach jest najwięcej katolików? Najwyższy odsetek zadeklarowanych katolików odnotowano na Podkarpaciu, 82,9%, a następnie w województwie lubelskim, 80,7%, i świętokrzyskim, 81,2%.
Najmniej katolików jest więc w zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim, gdzie przynależność do kościoła zadeklarowało 69% obywateli Polski. A ile było 10 lat temu katolików w łódzkim spośród ogółu wierzących? 87,9. Oznacza to, że przez 10 lat pomiędzy rokiem 2011 a 2021 w województwie łódzkim, które pokrywa się w ponad 80% z obszarem archidiecezji łódzkiej, ubyło 18% katolików. Zobaczcie, jak wygląda ta mapa. Najpierw mapa Polski z zaznaczonym województwem łódzkim, a teraz na to województwo nałóżmy mapę archidiecezji łódzkiej. Jeżeli więc z terenu archidiecezji łódzkiej przez ostatnie 10 lat 18% ludzi nagle nie wyparowało, nie wyprowadziło się, nie umarło, to chyba mamy problem. 18% przez 10 lat. Załóżmy nawet, że 5% wyjechało, a 2% zmarło. To nadal mamy problem. Księże kardynale, mamy problem czy nie mamy? Mówi ksiądz, że trzeba zawalczyć o młodych. Nie umie ksiądz kardynał tego robić. Widzieliśmy to wszystko na stadionie. Gdy symulowaliście mszę świętą, uwłaczając godności porządkowi, prawu, rubrykom. Na przestrzeni 10 lat w województwie łódzkim ubyło 18% katolików. Jednak nie o te rubryki przecież chodzi, bo Kościół nie jest żadną organizacją ani sektą, która bierze udział w rankingach popularności. Jezus nie obiecał nam na ziemi zaszczytów i godności, ale Kościoła prześladowanego i to powoli zaczyna się sprawdzać. Inna sprawa, że największymi prześladowcami okazują się być członkowie tegoż Kościoła. Patrzcie, co dzieje się w Niemczech. Co mówi o sytuacji za Odrą arcybiskup Gondecki? Z punktu widzenia wiary te wszystkie dusze mogą mieć przecież bardzo duży problem ze swoim zbawieniem, bo jak wiemy i wierzymy, jest ono możliwe tylko poprzez udział w mistycznym ciele Chrystusa, a ciałem tym jest Kościół katolicki i żaden inny. Ale gdyby nawet ktoś upierał się, że należy instytucję Kościoła traktować jako organizm, równy przedsiębiorstwu. O, to będzie dobry przykład. Używam tutaj celowo tego porównania. To za takie wyniki w każdej firmie większość menadżerów otrzymałaby natychmiastowe zwolnienie i wilczy bilet. A nie etat, kolejny zresztą nowy, w tym przypadku kardynalski, godność kardynalską. Wasze metody, i mówi o tym statystyka, a nie jakiś tam prosty miśko z internetu, zawiodły. Chociaż niektórzy twierdzą, że zdały egzamin. Od lat jest przecież realizowana nietradycyjna, ale wasza wizja nowego kościoła, braterskiego, modernistycznego. Nikt nie chce więc, jak się okazuje, traktować go poważnie. Od momentu, w którym pozwolono na przejęcie Soboru Watykańskiego II przez siły wrogie kościołowi, nieustannie jest realizowana wasza wizja kościoła, więc za każdą duszę odciągniętą od wiary, za każdy spadek, za te 18% w województwie łódzkim odpowiadają hierarchowie. Nikt inny. W tym czasie wywracacie do góry nogami kwestie liturgiczne, wprowadzacie ekumenizm kosztem trwałości tradycyjnego nauczania, bratacie się z jawnymi heretykami i poganami, występujecie na jakichś spędach, w których oni błogosławią, ciekawe czyją mocą. Czyją mocą ta baba błogosławi? A przecież spotkaliście się z nią. Czyją? Przecież nie Jezusa Chrystusa. Moc błogosławieństwa jest tylko w Kościele katolickim i w żadnym innym odłamie. Rozumiecie to? To ja, prosty człowiek, mam tłumaczyć biskupowi, na czym polega błogosławieństwo i jego siła? Przecież to nie są czary, nie jesteście druidami, nie ważycie jakichś napojów magicznych w kociołkach, tylko wszystko jest dane od Boga. I szczerze wątpię, żeby ta kobita przebrana za księdza miała jakąkolwiek moc od Boga do błogosławienia. Błogosławić może kapłan, matka i ojciec swoje dziecko, ale też nie swoją mocą, bo my żadnej mocy nie mamy. Towarzyszycie też jakimś poganom i zamiast ich nawracać, utwierdzacie w przekonaniu, że robią dobrze, bo to jest takie miłe, inkluzywne oraz, że mają swoje wierzenia i tradycje, które musimy uszanować. Uszanować to musimy miłość do nich, a jedynym objawem miłości chrześcijańskiej i katolickiej jest powiedzenie poganom, Żydom, wszystkim, że bez Chrystusa zbawienie nie istnieje. Dopuszczacie też do budowy najohydniejszych brył świątynnych w całej tysiącletniej historii Kościoła. Ludzie to widzą i myślą sobie, nie, to nie może być na serio. Zobaczcie, jak wyglądają te współczesne kościoły. Biskup płakał, jak konsekrował. Jest nawet taki profil na Facebooku. Ludzie widzą wasze gesty i zachowania. Widzą ukrywanie afer. Biskup Sosnowiecki, zdaje się, do dzisiaj nie wywalił tych zboczeńców oficjalnie na zbity pysk. Ile wierni mają czekać na informacje?
ile może trwać śledztwo. Była ta orgia, czy nie była? Ksiądz wydaje oświadczenie i podobno wyjeżdża na wakacje do Turcji, mówi, że nic tam się nie działo, kuria wcześniej mówi, że jednak sprawdziła i się działo. Co tam było? To na terenie diecezji księdza biskupa dochodzi do morderstw na kapłanach. Jeden kapłan zabija diakona, podobno z miłości, prawda? Macie też jakąś mafię lawendową w dawnym seminarium, czy też ona była, prawda? Bo seminarium zostało rozwiązane ze względu na to, że zamiast zajmować się Bogiem, to zajmowaliście się gołymi dupami, za przeproszeniem. Była ta orgia, czy nie była? Pozwalacie na to, aby jako państwo Watykan tracił na swojej ważności. Nikt się już z nim nie liczy. Nie mówicie też o Chrystusie jako jedynej drodze, ale o wielu drogach, którymi można gdzieś tam dojść. To sobie idźcie. Każdy swoją drogą. My, katolicy, zostaniemy na tej właściwej. Bo my, ludzie przywiązani do tradycji, nigdzie z Kościoła ruszać się nie zamierzamy. Przeciwnie. My w nim zostajemy, aby o niego zawalczyć. Ależ piękna sytuacja. Do końca przyszłego tygodnia powinniśmy przebić granicę 30 tysięcy subskrypcji. Treści publikowane na kanale Marek Miśko Czuwaj, powstające dzięki każdej złotówce i euro, bo ostatnio uaktywnili się również nasi rodacy z Polonii, zaszły chyba naszym przeciwnikom za skórę, bo zaczynają grozić w komentarzach. Na szczęście strachliwy nie jest. Tak czy inaczej, zachęcam Was do nieustannego wsparcia. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie pomóc, aby kolejne programy powstawały, a projekt się rozwijał, informacje, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu i w opisie tego filmu. Dziękuję wszystkim, każdemu z Was, kto już nas wspiera. Jesteście współtwórcami tego sukcesu. A na odchodne w niedzielę. Szukacie cały czas recepty, bo Polska przestaje być krajem katolickim. Zapominacie dodać, że pod Waszymi rządami. Część hierarchii będzie pewnie rozczarowana, ale trzeba to powiedzieć. Walka ze środowiskiem tradycji i mszą w starym, odwiecznym rycie Kościoła nie jest lekarstwem na poprawę, ale trucizną. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile wysiłku duchowego, ale i intelektualnego muszą podejmować katolicy tradycji, aby zachować wierność władzy hierarchicznej w Kościele i odrzucać wszystko to, co przychodzi od niej, a nie jest katolickie. No bo co? Nie jest tak? Jeżeli byśmy na przykład przyjęli to, co mówi kardynał Marx, przecież to też jest kardynał Kościoła katolickiego. To, że on jest w Niemczech, nie oznacza, że mamy go nie słuchać, prawda? Jest biskupem, jest kardynałem. Jeżeli byśmy to przyjęli, to byśmy byli katolikami, czy nie? Więc nie jest tak, że jak biskup coś powie, to zawsze racja. No bo inaczej kardynał Marx miałby rację. Więc nawet nie wiecie, ile wysiłku w to wszystko musimy wkładać, żeby to zrozumieć. Bo my, ludzie tradycji, drodzy hierarchowie, jesteśmy nieustannie częścią Kościoła, a nie jakąś sektą na jego obrzeżach. Ale dobrze, teraz obiecana recepta na to, żeby ludzie szukali zbawienia w Kościele. Czyli jedynym miejscu, które posiada pełnię łask. Oto ona. Przestańcie gonić świat i nie dopasowujcie Kościoła do marnych ziemskich realiów. Nie szukajcie Boga w błyskotkach i atrakcjach, ale w ciszy, w której tak bardzo dziś światu brakuje. I po trzecie, traktujcie ludzi poważnie, a i oni dostrzegą, że wiara to sprawa najpoważniejsza. Nie ma za co. Marek Miśko, Czuwaj Katoliku. Michałek, potraficie nas zaskakiwać. Podzielę się z Wami pewną informacją. Otóż napisał do mnie list, taki prawdziwy, do nas, do mojej rodziny, pan Piotr z Białej Podlaskiej, za co mu serdecznie dziękuję. Ostatni raz list napisany odręcznie dostałem chyba w 98 roku, na kolonii, w Kołobrzegu, a raczej po tym, jak do niej wróciłem, i był to list miłosny, od pierwszej mojej miłości. Tak czy inaczej, podzielę się z Wami tą treścią, bo rozczuliła nas wewnętrznie, do cna. Pozdrawiam Państwa, Miśko, z Bogiem. Te książeczki z podróży po Łodzi są dla Helenki. Cała Pana rodzina cieszy się dużym autorytetem z powodu wiary, patriotyzmu i postawy moralnej w naszych czasach. Dziękuję, że jesteście. Audycje są wartościowe. Jestem z tego bardzo dumny. Pozdrawiam Was wszystkich. Piotr z Białej Podlaski. Dziękujemy, Panie Piotrze, ale gdyby Pan Bóg odciął mi język i zabrał mowę, to nie znaczyłbym nic. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I do zobaczenia. Czuwaj!